Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z War Selection. No i dzisiaj po raz kolejny powtórka, no niestety w dalszym ciągu nie bardzo mam kiedy tak naprawdę grać, więc no ostatnio to wygląda jak wygląda, ale na szczęście mamy ekipę na Discordzie, na szczęście jest Corvus Legio i oni dostarczyli kolejną powtórkę, którą sobie dzisiaj zobaczymy. No i już widać, że będzie się grubo działo ze względu na fakt, że mamy dziwaczną mapkę, no i tak dosyć stosunkowo niewielu graczy w drużynach. No bo tak, tutaj mamy Shedara, który jest czerwonym Azjatą w tej chwili, nie ma na razie żadnej militarki, wyłącznie ekonomia. Dalej mamy niebieskiego orkowego wodza, dosyć ryzykowna świątynia, ale szczerze powiedziawszy, no gdzie, w ogóle zobaczcie na te wysepki, co tu się, przepraszam, no, co tu się dzieje, co tu się kurczę dzieje, no świątynia blisko wody, ale no na tej wysepce nie dało się postawić jej daleko wody. Z całą pewnością nie dałoby się też daleko wody postawić tej świątyni na tej wysepce, więc opcjonalnie orkowy mógł się przenosić albo tutaj do Shedara, albo do trzeciego z graczy Corvus Legio, czyli do świętego. No problem polega na tym, że do Shedara tutaj, powiedzmy sobie szczerze, nie miałby gdzie się przenieść. No jak mało drzew ma Shedar w tej chwili. To jest ciekawe, tych surowców jest naprawdę bardzo mało. No, tu jest ewentualnie troszeczkę lasu, tutaj można by tą drugą świątynię postawić, no ale zauważcie, że to też jest bardzo blisko wody, więc no opcjonalnie gdzieś tutaj i tutaj po prostu wydobywać drewno, ale z surowcami mieliby naprawdę duży problem, gdyby orkowy przeniósł się tutaj do Shedara. U świętego sytuacja wygląda znacznie lepiej, tutaj ten duży las dosyć daleko wody, więc to ewentualnie byłaby jakaś opcja. Tutaj zdecydowanie żółty gracz ma sytuację chyba najkorzystniejszą z trójki oczywiście z Corvus Legio, no chociaż tutaj jeden chłop za chwilę, no czy on przeżyje. No i już mamy sporo przystani, zarówno jeżeli chodzi o świętego, jak i orkowego wodza, więc bardzo możliwe, że zobaczymy tutaj bitwę na morzu. Poza tymi trzema graczami mamy jeszcze trzech randomów, mamy tutaj British Snipera 15, który także jest całkiem blisko wody, także stawia przystanie. Tutaj mamy z kolei Toxic Glazera, który robi dwie farmy. Okej, no nie wiem, czy to ma sens, ale robi, tak czy inaczej. No tutaj magazyn też cholernie daleko od wszystkiego, ale jest. No i mamy jeszcze żółtego, który jest Azjatą, z Subject Ace się nazywa. No i on, o, tutaj patrzcie, jakieś dziwne rzeczy, jakiegoś ataku padaczki dostał tutaj z całą pewnością jeden z robotników. No i sytuacja wygląda tak, że no tutaj mamy wodę, no jakby na całej rozciągłości tutaj tego terenu i dopiero tutaj nie wiemy, jak wygląda sytuacja, ale istnieje duże prawdopodobieństwo, że tutaj na tym nieodkrytym terenie także jest woda i ogólnie, że tutaj cały ten czarny obszar, czarne plamy na mapie są właśnie jakby zalane wodą, więc bardzo możliwe, że tutaj drużyna przeciwna jest w tym wąskim obszarze. No i ciekawie to może wyglądać. No tutaj mamy już w tym momencie takiego szaro-zielonego, tutaj mamy ciemno-niebieskiego, ale też za dużo rzeczy nie zostało wykrytych. Cztery domki i prawdopodobnie ciemny-niebieski przesunął świątynię gdzieś bardziej do tyłu. Tutaj mamy, to jest chyba świątynia tego szaro-zielonego, no i tutaj jest żółty, ale tutaj wykryto tylko dwie wieżyczki. Teren mocno pofałdowany, więc trudno powiedzieć, jak się sytuacja rozwinie. No i co, chyba przyspieszamy, bo na razie nic szczególnego się nie dzieje. Nie ma ani jednego budynku militarnego. Okej, odwołuję moje słowa, Toxic Glazer ma budynki militarne, dwa razy baraki, dwa razy stajnie. No tutaj nie ma nic i tutaj też nie ma nic, więc jeżeli chodzi o drużynę orkowego wodza Shedara i świętego, no to tylko jeden gracz tutaj ma na razie jakieś budynki militarne, zobaczymy, jak to się rozwinie. No coś czuję, że to naprawdę będzie bitwa typowo morska. Mamy już kilka galer, jeżeli chodzi o świętego. Orkowy wódz też już ma w tym momencie trzy galery, sporo przystani, mamy wieżyczki na brzegu, które także chronią, a tutaj tymczasem mur, ściana dosłownie, wielki mur chiński, można by powiedzieć. No problem w tym, że tutaj fioletowy gracz gra oczywiście Europą. No mur taki dosyć
ryzykowny. Ja bym zrobił to tak, że oparłbym go jednak o te drzewa tutaj, no i tutaj też pociągnąłbym go od drzew do drzew po prostu, a nie w ten sposób, no bo no, to jest mniej wydajne po prostu, co tu dużo mówić, więc wydaje mi się, że lepiej byłoby, no bo można by te drzewa oczywiście zbierać przede wszystkim, no i one jednocześnie stanowiłyby ścianę, mur, więc no ale cóż, tak zrobił fioletowy, tak zrobił, jak zrobił, tak zrobił, zobaczymy, czy ten mur oczywiście wytrzyma i czy w ogóle będzie potrzebny. Tymczasem żółty, on nastawiał po prostu od groma wieżyczek, chociaż to nie jest jeszcze aż tak bardzo od groma. Tutaj mamy szkuner wędkarski. No i na razie... Okej, no i mamy już okręty oblężnicze z katapultami. Bardzo, bardzo, bardzo dobre jednostki. Uważam, że to naprawdę świetne, świetna rzecz, te okręty z katapultami. No i mogą sporo szkód wyrządzić, jeżeli przeciwnik będzie blisko wody. No dobra, na razie nic się szczególnego nie dzieje. Tutaj jeden z graczy został wykryty przy brzegu. Tyle wam mogę powiedzieć. No i na razie tyle wiadomo. Więc trudno powiedzieć, jak się sytuacja rozwinie. No i się zaczęło. Pierwsze starcie na morzu. Widzimy tutaj sporo dżonk, no i tylko dżonki w sumie, więc prawdopodobnie tutaj jednak Święty sobie z tym poradzi. No problem polega na tym oczywiście, że okręty oblężnicze mają minimalny zasięg. Przez to, jeżeli przeciwnik podpłynie zbyt blisko, to one nie są w stanie strzelać. I patrzcie na to, jak tych okrętów dużo tutaj jakby w odwodzie jest. To jest problem. Pytanie, czy tutaj orkowy wódz postanowi także pomóc Świętemu. Wydaje mi się, że nie jest to konieczne, szczerze mówiąc. No problem polega na tym, że właśnie, no dżonki, które są widoczne, no ich dużo nie ma, ale te, których nie widać, no to jest chyba przede wszystkim duże zagrożenie. Jest naprawdę sporo tych okrętów oblężniczych, ale one, no patrzcie na te obrażenia, zadają naprawdę duże obrażenia, no ale właśnie ten minimalny zasięg, to nieraz łatwo skontrować, choć oczywiście im więcej tych okrętów, tym trudniej to, ała, skontrować. No. No jeszcze jedna dżonka, no to przypuszczam, że jest do zniszczenia. Okej, jeszcze jedna się pojawiła. Te okręty... No, są kolejne trzy. No pytanie. Bardzo szybko robią się te okręty, trzeba przyznać. Więc trudno powiedzieć, czy... Ale no patrzcie na to. To jest kolosalna różnica, jeżeli chodzi o obrażenia. No i tutaj udało się Świętemu przebić. Ilość tych wraków jest tutaj naprawdę imponująca. Rzadko widuje się tak duże bitwy na morzach. No ale ta mapa jest jakby pod to zrobiona. No naprawdę. Mur fioletowego zakończono... Ojojojo. Co to ma być? I on nie... Co? On w sumie nie skończył tego muru, bo tędy... koło tego krokodyla da się przejść. No i tędy w sumie można wbić, więc ten mur jest kompletnie źle zrobiony, mówiąc krótko. O kurde, jakie wrakowisko. Okręty Świętego płyną dalej. Tutaj, a myślałem, że to jest... Okej, mamy parę jednostek. Łucznicy konni, ale generalnie... No żółty tutaj za wiele militarnie nie ma. On nastawiał po prostu wieżyczki i zaczął troszeczkę ekspandować ekonomicznie. Okej, znaleźliśmy przystanie, z których wypływały dżonki, więc no tutaj z całą pewnością uda się to wyczyścić. Pytanie, czy cokolwiek więcej Święty zdoła zrobić. No wiele zależy od konstrukcji mapy. Jakby... chodzenie w wodę, ależ to bolało, jest zawsze ryzykowne, bo nigdy nie wiadomo, jak są usytuowane, jak wygląda mapa, jak są usytuowane budynki i tak dalej. No to na pewno przyniesie korzyść, poniszczenie tych domków, co by nie było. Tutaj orkowy tymczasem na razie tylko niszczy łodzie rybackie, tutaj żadnego oporu nie widać, a tymczasem Święty więcej okrętów. Ktoś jest atakowany. Okej, misiek tutaj się na Shedara, widzę, połakomił. Ten mur Shedara też w takim dosyć dziwnym miejscu, ale z drugiej strony... Jakby tutaj jeszcze ogrodzić, no to wtedy, patrzcie ile tego drzewa tu jest, no to tutaj to zbieranie drewna jest totalnie zabezpieczone. Czy tu się coś dzieje? Nie, tu się nic nie dzieje, więc tylko walka na morzu i na razie kasowanie tych domków. No tutaj orkowy patroluje na brzeże, Święty wysyła kolejną hordę okrętów. Sporo tych domów poszło w diabły, trzeba przyznać. To rzecz w tym, że to są azjatyckie domy, jeżeli dobrze mi się wydaje, no tak. Więc one są chyba tańsze, nie, na pewno są tańsze przy ulepszaniu, ale nie wiem jak to wygląda z O! Oni tędy przeszli, nie? Ten gość to jest jakiś fenomen, naprawdę. Ja wiem, że można... Znaczy no... Nie wszyscy dobrze ogarniają grę i tak dalej... No wiadomo, no bo nie każdy jakby ma na to czas, ale... Postawić tak mury, które są...
które są dziurawe. Tyle muru, bez sensu kompletnie. Które są zresztą dziurawe. No co to w ogóle jest? Jak on to chciał zrobić? Ja nie wiem. No i został dojechany przez legionistów. Masakra! Szczególnie, że teraz Shedar w tym momencie... Ej. On ma już IR! On ma już IR! Co? 28 minuta? No to nieźle, nieźle. To się zdziwią legioniści. To jest jakaś grupa rekonstrukcji historycznej, która na początku XX wieku się zawiązała. No i postanowili ci właśnie rekonstruktorzy tutaj dokonać zamachu stanu. Na to wygląda. Jak tu wygląda sytuacja? No powiem szczerze, sytuacja mocno dziwna. Znaczy, dosyć niekomfortowa dla drużyny orkowego wodza Shedara i Świętego, ze względu na fakt, że tutaj myślę, że na spokojnie się wybronią. Shedar się na spokojnie wybroni mimo wszystko, mimo że to są legioniści w dalszym ciągu. Czyli jednostka bardzo, bardzo mocna. Wiecie, to jest IR, ja przypuszczam, że oni byliby w stanie ten budynek zniszczyć. Kiedyś mi zniszczyli budynek główny, legioniści. Nie byłem w stanie nic zrobić, naprawdę. Nie wiem, jak to teraz wygląda, ale no, na pewno są problemem. Na pewno są problemem, zobaczymy, jak się sytuacja rozwinie. Problem też polega na tym, że tak jak w poprzednim odcinku, przeinwestowane może, ale no, w tym wypadku to przeinwestowanie wydawało się naprawdę rozsądne, a tymczasem no widzę, że tutaj za bardzo korzyści nie idzie jakby osiągnąć z tego przeinwestowania. No i sytuacja dosyć ryzykowna. Ogromny plus polega oczywiście na tym, że Shedar ma już w tej chwili IR. Okej, no nadciągają legioniści. No oni, myślę, że oni nie są w stanie tutaj tego wygrać. W barakach robią się zwiadowcy. Już jeden zwiadowca w tym momencie otworzył ogień. Zadaje zerowe obrażenia. Tu jeszcze jeden został łucznik konny. No, nieciekawie, nieciekawie. W zasadzie jest nieciekawie, bo gracz fioletowy przegrał. On tu za wiele nie wnosił, ale jednak, no... Im mniej graczy, tym większą różnicę śmierć jednego gracza jakby wnosi. Nie? Rozumiecie, o co mi chodzi. Jeżeli mamy 10 graczy, 10 na 10 i zginie jeden, jest 10 na 9, to nie jest jeszcze aż tak bolesne, jak gramy 3 na 2. No właśnie, jak gramy 3 na 2 na przykład. Więc no tak... Ajajaj, te okręty nie mają co robić. Jedyną opcją jest zniszczenie tego muru ewentualnie. No ale rzeczywiście sytuacja nieciekawa. Ja myślałem, że tu rzeczywiście będzie dużo walki na morzu, a tymczasem na razie wszystko wskazuje na to, że nie za bardzo. Święty stawia wieżyczki, wrócił się tutaj do Shedara, stawia wieżyczki. No i bardzo dobrze, ta pomoc się na pewno przyda. Przybyli tutaj jeszcze pikinierzy, przybyły tutaj rydwany, więc to z całą pewnością rzeczy, które będą potrzebne. Nie ulega wątpliwości. Już mamy tutaj dwie wieżyczki postawione przez samego Shedara. No tak, no to jest wybronione. Tutaj Święty ostatecznie poburzył te wieżyczki. I bardzo dobrze. Ten mur się jednak naprawdę przydał. Bo gdyby legioniści wbili tutaj, nie dość, żeby utrudnili zbieranie tego drewna, to jeszcze mogliby po prostu pozabijać chłopów. No bo wydobycia tutaj za bardzo Shedar na razie nie ma. Żarcie stracił zupełnie. A na jego statystyki, znaczy na jego surowce w ogóle patrzymy, więc on ma 700-800, zero drewna. No, taka sytuacja nie za ciekawa. No i Święty cały czas pływa, ale kurczę, no rzeczywiście ta mapa nie sprzyja inwazji od morza. No, chociaż w późnym średniowieczu zobaczymy. Zobaczymy. No, Shedar jest tu zdecydowanie najjaśniejszym punktem w tej chwili w drużynie orkowej, no, w drużynie Corvus Regio. Ze względu na fakt, że ma IR. Nie wiadomo, jak to wygląda po drugiej stronie. Nie chcę wyłączać mgły wojny, żeby sobie ten element zaskoczenia zostawić jakby. No i co? Chyba robię cięcie. Na razie nic się nie dzieje, więc za chwilę się zobaczymy. Usłyszymy właściwie. Jednak się opłaciło. Patrzcie na to. Jest świątynia. No, jest zasięg, ale to na spokojnie jest zasięg, bym powiedział. Oczywiście okręty z bombardą, one mają niewielki stosunkowo zasięg. Więc one nie byłyby w stanie tam dostrzelić, ale oczywiście okręty z bombardą z późnego średniowiecza to jest przegenialna jednostka. Jakby późne średniowiecze na morzu wygląda tak, jak powinno wyglądać na lądzie, czyli ma po prostu sens. Na lądzie granie późnego średniowiecza nie ma kompletnie sensu, a na morzu jest drastyczna różnica między jednostkami ze średniowiecza, a z późnego średniowiecza. I
tylko na morzu opłaca się w tej chwili grać późne średniowiecze. I to jest właśnie jakby powód dlaczego. Właśnie dlatego ogromnego zasięgu i dużych obrażeń okrętów z bombardą. No i przypuszczam, że tutaj za chwilę Święty zdoła wyrównać te straty, no i jeden z graczy drużynie przeciwnej także polegnie. Miejmy nadzieję, że on tutaj się nie wystraszy tych konnych łuczników, nie wystraszył się. No problem w tym oczywiście, że cały czas ten budynek jest naprawiany, więc no trzeba tutaj z całą pewnością więcej okrętów z bombardami. Nie jestem pewien, czy da się okręty oblężnicze ulepszyć na okręty z bombardami. Wydaje mi się, że nie. Tutaj tymczasem nadal nic się nie dzieje. Nic się w tej grze naprawdę w zasadzie nie dzieje. Poza tym gościem, który wbił tutaj legionistami, no i właśnie tą flotą, która tutaj bombarduje, to w sumie nic się nie dzieje. Drużyna jednak ta przeciwna, no... Niewiele tutaj, kurczę, militarnych przedsięwzięła. Poza tymi legionistami, którzy okazali się cholernie dobrym przedsięwzięciem. Okej. Okay. Mamy wyrzutnię rakiet. No nie jest to dobry pomysł, ale to nie zmienia faktu, że... No nadal sytuacja taka, kurczę, nieciekawa, bo... No ciągle nie jest w stanie Święty zniszczyć tej świątyni. No to było bez sensu, ale... Z drugiej strony... Przynajmniej świątynia nie obrywała. Te galery można by chyba tu... No właśnie. W dobrym momencie. Okej, okay, no orkowie też ma okręty z bombardami. Warto byłoby chyba pomóc tutaj, bo jeżeli... No bo w każdej chwili tutaj, kurczę, może się przeciwnik odwinąć. I diabli wiedzą, jak to się rozwinie, nie? Ci łucznicy jednak patrzcie, jakie tu straty zadane. Ashigaru plus łucznicy. No orkowy na razie nie płynie jeszcze. No myślę, że powinien. Tutaj ta pomoc jest bardzo potrzebna, naprawdę. Wbrew pozorom jest bardzo potrzebna. No wystarczy wykorzystać przewagę zasięgu. Zniszczyć świątynię i sytuacja się wyrówna. A jeżeli jakoś zdoła się wybronić tutaj ten gracz, no to będzie przeinwestowanie. Tak jak w poprzedniej bitwie. Znaczy w poprzednim odcinku z War Selection. Tam też doszło właśnie do tego, że przeinwestowali gracza jednej drużyny, nie zdołali zniszczyć gracza, który był praktycznie martwy, no i później zapłacili za to wysoką cenę. Orkowy płynie. Okej, okay, no trzy okręty z bombardą. Tutaj są cztery. Oby Święty zachował wszystkie jakby w pełni sprawne. No i wtedy myślę, że tą świątynię da radę zniszczyć. Siedem okrętów z bombardami. To chyba wystarczająca... Resist ping. No właśnie, jakieś wsparcie nadciąga. Ja czuję, że jakieś nadciąga. Wiecie co, przyspieszę jeszcze, bo tutaj... O właśnie. No jest problem, kurczę. Dwie katapulty. No, to nie jest wystarczająco. Nie, no okręty z bombardami sobie z tym poradzą, bez problemu. Mam nadzieję. No ale tak czy inaczej, straty nadal są. Świątynia niezniszczona. Okej, okay, zobaczmy. No, orkowy oby dopłynął i oby się... Oj. Konni. No, musicie zniszczyć tą świątynię. To jest w tej chwili, kurczę, totalny must have? Nie, no. Must do raczej. Dużo okrętów z bombardami, no. Okej, okay. dawajcie, niszczyć świątynię. Okej, okay, jest zasięg. Jest szansa, że to zrobią. No tutaj mamy okręty wojenne. No i pojawił się pancernik świętego. Pancernik świętego, który ma mniejszy zasięg chyba niż... No chyba tak. Oj, ten pancernik to przycisnął. Bardzo dobrze. Tutaj nadal nic się nie dzieje. Shredder na spokojnie się rozbudowuje. On już robi cud świata. No. Dobra, przyspieszmy jeszcze, zobaczmy. Okej, okay, no tu jest problem. Tego jest dużo. Dosyć.
są żołnierze albo zwiadowcy. I to też jest problem. Ciekaw jestem, ile... Aż mnie kusi, żeby wyłączyć mgłę wojny i to sprawdzić. Subject Ace. To nie jest istotne. Przyspieszmy. Jestem ciekaw, czy... O, i padają okręty z bombardami. Nie uda się. Myślę, że to się nie uda. Tutaj dopłynęły kolejne. Ale już w tej chwili mamy dragonów konnych. No, wiadomo, że konnych. Tutaj święty niszczy tutaj te nabrzeżne posiadłości. No, ogromnym sukcesem było zbudowanie tego cudu świata. To z całą pewnością. No bo teraz drużyna przeciwna będzie się musiała w końcu ruszyć. Będzie się musiała w końcu ruszyć. I się ruszyła. I się ruszyła. Mamy O, to w ogóle są muszkieterzy. To nie jest w ogóle IR. Tutaj mamy też muszkieterów. No i tu samochody pancerne. Gość niewiarygodny. On prosi o pomoc. On nie ma absolutnie nic. On nawet nie ma wieżyczek z IR. On w ogóle nie ma IR. What? Co? Nie, no. Ma. To jest... No to tak, to jest Japonia. Dobra, nieważne. Na co ja patrzyłem. Ale on nie ma absolutnie nic. Tutaj nadal ten ostrzał jest kontynuowany, ale wydaje mi się, że się nie uda tego jednak zrobić ostatecznie. O. No ten gracz... On jest strasznie... On nic nie robił, on nie atakował. Nie bronił się, bo nikt go tutaj nie cisnął, wydaje mi się. Bo patrzcie, on cały czas ma tutaj te agresywnie wystawione budynki. I on nic nie zrobił przez całą grę. Okej, lekkie karabiny. No, do, tutaj zdecydowanie lepiej to wygląda. On pierwszą jednostkę robi w tym momencie chyba. Karabin maszynowy. Dobra, miał jakichś konnych łuczników. Coś tam było, ale było tego tak mało, że głowa mała. Okej, no wydaje mi się, że uda się to obronić. No jednak tutaj muszkieterzy to nie jest jednostka jakoś super mocna z późnego IR. Tu są jeszcze okręty w razie potrzeby. Więc no myślę, że ta ofensywa zostanie ostatecznie zatrzymana. No, strony morza naciskają. Naciskają orkowy ze świętym nadal. No i tutaj w dalszym ciągu ten ostrzał trwa. Mamy sporo żołnierzy. Samochody pancerne. Samuraje konni, więcej samochodów pancernych. No myślę, że to się już uda w tym momencie obronić. Mimo, że ten gość, no, on absolutnie... On w ogóle cały czas nie ulepsza tych wieżyczek. Ale on ma też problem z... W ogóle... Dlaczego on nie wybadał tego miejsca na mapie? To może być sporo surowców. On nie ma dostępu do niczego w tej chwili. Co w ogóle się dzieje? On nie ma chłopów? On tutaj ma, na żarciu ma z 10 chłopa. Ej, przełączmy się na niego. Czy ja mogę sprawdzić? O, dobra. On ma 28 chłopa? Gdzie nie? Tu ma 10 w żarciu tylko. Gdzie on ma resztę tych chłopów niby? A, tutaj ma na drewnie trochę. Czy jemu tylu poginęło? Czy on w ogóle nie zrobił tych chłopów? Niebieski zginął. O, przespałem moment. Ajajaj, przespałem bardzo ważny moment. Niebieski został zniszczony przez pancerniki. Przez dreadnoty konkretnie. Tutaj w końcu zaniechana ofensywa, a tutaj tak totalnie sneaky-like. Kurczę, no to było niezłe. Też dosyć blisko wody świątynia, tego nie było widać zupełnie wcześniej. A jak się okazało... No właśnie. No i się sytuacja wyrównała. Mamy po obu stronach po 5 graczy. Tu pancerniki sobie będą śmiało poczynać w tej chwili. No, kontrola nad wodą jest totalna. No, pytanie, czy uda się coś więcej z tego wycisnąć. Ten gość jest do zniszczenia z całą pewnością. Okej, tutaj wieżyczki postawione. Święty tutaj się wyładował i postawił wieżyczki. Bardzo dobry pomysł. Bo nie będzie można kontynuować tej ofensywy tutaj. Takiej totalnie bezkarnej. To jest też fenomen, te kutry z KM-ami. Na co te kutry? Okej, to są rybackie. Dobra, tu galery dwie w ogóle.
Na co to tutaj potrzebne, nie wiem. No teraz te kutry z KM-ami jakoś się przydadzą, ale te wieżyczki myślę, że byłyby zdecydowanie lepszym rozwiązaniem. Nie wiem, może się mylę, ale tak mi się wydaje. Nie wiem, jakie to obrażenia zadaje w porównaniu do wieżyczki. 16 razy 20. 20 razy 8. No to jednak kutry zadają większe obrażenia. No proszę. Dobra, no, zrobimy cięcie, bo na razie się tu za wiele nie dzieje i zobaczymy. W ogóle patrzcie, ja nie wiem, ja tu zaraz osłabnę, naprawdę. Patrzcie na gościa, on dwa dreadnoughty zrobił na tym jeziorku. No ja nie wiem, no. No ja wiem, znaczy w sensie wiem, że one jak się je postawi na wodzie, to na ląd też strzelają, więc w razie co mogą też służyć jako element obronny, ale... No nie lepiej byłoby zrobić jakąś kurde artylerię. Efekt podobny, a mogłyby jeszcze atakować na lądzie. Wow! A to ciekawe! Ładnie, ależ tu soczyście siadło! Ooooo! Skąd w ogóle te samoloty lecą? Czy one stąd dolatują? Wow, niezły zasięg. Ale mapka nie jest za duża, trzeba to brać pod uwagę jednak. No i tutaj mamy kontrol lotniska, zobaczymy czy te bombowce brytyjskie, francuskie znaczy się, czy one sobie tutaj poradzą. No jak tutaj dotarły, to przypuszczam, że nawet do świątyni byłyby w stanie dolecieć. Zobaczymy. No a tymczasem tu ostrzał jest kontynuowany, ale na razie bez szaleństwa. Tutaj dreadnoughty totalnie zdominowały od strony wody. No woda jest zdominowana po stronie drużyny Corvus Legio. Tutaj nie ma absolutnie żadnych wątpliwości, że... No na wodzie to tutaj wielkich szans za bardzo nie ma. Drużyna przeciwna. No nic, zobaczymy jak to się rozwinie. Ładnie, bardzo ładnie. Tutaj zbudowana wieżyczka z aerostatem. No już automatycznie z tak dużej odległości te okręty mają zasięg. Tutaj to jest w ogóle jeszcze nadal nie jest IR, to jest Azja Wschodnia. Okej. Co? No dziwne jest to starcie, jest naprawdę dziwne, powiem szczerze. Okej, pojawił się pierwszy sterowiec. Mówię dziwne, bo... No... Ten z drużyny przeciwnej... Aha, dobra, ja źle zrozumiałem wiadomość. Nieważne. Okej, on będzie nadal naprawiał, ale ten gość naprawdę nie ma łatwego życia w tej rozgrywce. Może się naprawi, może nie, zobaczymy. Tu leci jakiś sterowiec, no tu ofensywa się zatrzyma... O! Ja pierniczę, co?! W tym miejscu Yamato, to ja nie wiem. No, to... Kto to wymyśla? Czy po co? Ci goście nic nie robią, naprawdę. Okej, mamy lekkie bombowce. Nadal nie da się zniszczyć tej świątyni. Ciężka sprawa, ja przyspieszę, wiecie, bo to... Oj, niestety, kurczę, padł balon i nie widać nic. Ale samoloty... Okej. Jakąś działalność patrolową tu prowadzą. Bardzo blisko. Udało się. Ostatecznie. Świątynia padła. Udało się. Wow. Czołgi kołowe. Debarkader. No i może będzie... Na pewno będzie desant za chwilę. Patrzcie. No i to Yamato zginie tutaj, nie? Na tym bajorku. Nie, no jeszcze... Ja nie wierzę po prostu. Ta rozgrywka jest szalona. Ci trzej goście tu kompletnie nic nie robią. No i oni padną zaraz. No to może być bardzo ciekawe. Wjeżdżają czołgi kołowe. Mamy tu jeszcze czołgi Marlboro. No i ostatecznie przypuszczam, że ciężko będzie to wybronić.
No to wchodzi jak w masło dosłownie. Tutaj nie ma kompletnie żadnego oporu. Tu grube berty zaorają tego gościa, ale on sobie absolutnie na to zasłużył. On przez całą grę nie zrobił praktycznie nic. No i czołgik. O, to jest koniec. To jest chyba koniec. Tego już chyba tutaj się nie uda obronić drużynie przeciwnej. Brytyjskie czołgi Marlboro, orkowego wodza. O, tutaj w sumie no udało się sporo ich poniszczyć. Sporo haubic, czołgi lekkie. No i zobaczymy, bardzo dużo haubic. Nie wiadomo, jak to się zakończy ostatecznie. No, nie wszyscy zostaną tutaj dojechani. Ale no patrzcie na ilość jeszcze bombowców tutaj, która się kręci w powietrzu. Bardzo fajnie się tutaj panowie podzielili, wiecie. Żółty przegrał. Zobaczmy, jak tu wygląda sytuacja. No tutaj Shedar oczywiście też się wbija czołgami kołowymi. Ten gość został zaorany, ten jeszcze żyje. Berty padły ostatecznie, czołgi kołowe je zaorały. Ale to jest zatrważające. Ten gość jeszcze, on coś robił, on rzeczywiście coś robił. Chociaż nie rozumiem kompletnie, po co te okręty tutaj, w tym miejscu. Ja wiem, że one mogą bronić, ale no to jest niewydajne kompletnie. No te berty zaorały okręty w Trymiga. Chińczyk coś pisze. Tutaj nadciągają... Aha, to są francuskie bombowce Torina. Zobaczmy, jak wygląda sytuacja z ilością graczy. 4-3, więc w sumie sytuacja jeszcze nie jest taka totalnie podbramkowa. Problem polega na tym, że tutaj ten Francuz będzie miał ogromne problemy z jakby uratowaniem się. Jak on padnie i będzie 4-2, no to wtedy już chyba można śmiało powiedzieć, że jest to GG. No ten zasięg tych lotnisk jest naprawdę imponujący. Tutaj orkowy się... Tych lotnisk, okej. Tak mi się wydawało, że gdzieś czegoś tu brakuje, nie? Tam 3 lotniska. To troszeczkę za mało, żeby obsłużyć tyle bombowców. Przepraszam. No tak. Dobra, wiecie co? No przyspieszam. Wydaje mi się, że to jest koniec. No Francuz pada. Został jeszcze seledynowy i został jeszcze ten szaro-zielony. On jest obstawiony murami, ma uniwersytet, ale on nie ma też nic do obrony w tej chwili. Więc to jest tak czy inaczej GG. Szczególnie, że zostało już tylko 10 minut do cudu świata. WZ-111 przegrał. Czołgi kołowe. One sobie wjeżdżają po prostu, nie? Niszczą kolejne lotniska. No tu zatrzymane przez chłopów, no ładnie. Ale no dobrze ratusz zabezpieczony. Ten murek bardzo w sumie rozsądnie postawiony. Choć z drugiej strony w IR... wieżyczki nagle się ulepszyły. A to ci. No on nie wytrzyma, on sam nie wytrzyma, nie ma opcji, żeby on to przeżył. Tylko pytanie, czy zakończy się gra cudem świata, czy on zostanie ostatecznie dojechany. Tu się pojawił jeszcze czołg prototypowy. No, to chyba będzie koniec, nie? A nie, jednak te Holy Foxy za dużo nie zadały, no ale czołgi kołowe. No i mamy. Koniec. 3 minuty przed cudem świata. GG, zwycięstwo. Bardzo fajna gierka, szczerze powiedziawszy. Naprawdę bardzo fajna gierka. Fajnie się tutaj chłopaki podzielili na jakby robiąc różne rzeczy, nie? Tutaj Święty z Orkowym zdominowali wodę zupełnie, co ostatecznie pozwoliło im zniszczyć 2 graczy, mimo że na początku to nie przynosiło większych korzyści. A tymczasem Shedar zrobił bardzo szybkie IR, no i dzięki temu w sumie wygrali. Gdyby nie to szybkie IR, gdyby Shedar też jakieś jednostki piechoty robił, mogłoby być ciężko, bo czy w sensie w średniowieczu jakąś piechotę czy coś. Mogłoby być ciężko, naprawdę, bo ci trzej gracze tutaj to jeszcze ten jako tako, ale no nadal nie rozumiem tych okrętów. No to ten gość to jest w ogóle. Ten przegrał od Legionistów, stawiając jakiś głupi mur. A ten to ja nie wiem, on całą grę nic praktycznie nie zrobił. No ale cóż, trudno, zdarza się. Może miał gorszy dzień, też tak mogło być, więc no trudno. W każdym razie jest zwycięstwo i to się przede wszystkim liczy. Ja tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dziękuję chłopakom za nadesłanie powtórki. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku. Na pewno z War Selection za tydzień. A jeżeli chodzi o resztę, no to... Śledźcie kanał. Powolutku będziemy, mam nadzieję, że wkrótce wracać do normalności, ale no,
póki co to tak troszeczkę spowolniło. Miejmy nadzieję, że wróci do normalności. Mam fajne serie, jakby wiecie, na myśli, mam fajne pomysły, ale na razie ciężko to będzie po prostu zrealizować. Tymczasem dziękuję jeszcze raz, do zobaczenia. Czołem!